Spojrzała z naglem postanowieniem, z jakim się człowiek w niechybną śmierć rzuca. Na łóżku leżał wyprężony, sztywny, zastygły, górski. Umarł, pomyślała. Przecież dawno już o tym wiedziała, tylko to jej w głowie pomieścić się nie mogło, by on, górski, mógł umrzeć. Teraz już jej to nie dziwiło, bo i w niej coś umarło, ale zbyt jej to było obojętne, że tam coś umarło. Nie warto było o tym myśleć. Więc ze zdwojoną ciekawością nie da się przyglądać temu, który tam leżał na łóżku, a który istotnie nie żył. Oczu nie mogła od niego oderwać. Piękna twarz górskiego zastygła w cichym, nieziemskiego majestatu pełnym uśmiechu. Tak pięknym go nigdy przed tym nie widziała. Zapadła oddech, jakby się lękala, że może go przebudzić. Podeszła bliżej, coraz bliżej, usiadła na krawędzi łóżka, z głębokim zachwytem wesala się oczyma w tę piękną twarz. Jego uśmiechem nie tego świata uroczy ściala w świetlistej pogodzie jej dusza. Zwolna wysuwała się jej ręka, wahala się cofala, znowu wysuwała, aż nagle z cichym krzykiem szczęścia chwyciła jego rękę. Zimny dreszcz wstrząsnął nią, gdy uczuła lodowate zimno martwego ciała. Ale to jej szczęście dawało. I już, już miała się rzucić z rozkosznym szlochem niewysłowionego szczęścia na piersi górskiego. Gdy nagle drzwi po cichu się otworzyły, zerwała się zaskoczona, w drzwiach stał bielecki. Przez chwilę był tak zdumiony i oszalomiony, że zatrząsł się. Obejrzał bezradnie dookoła i znowu drgnął i zblatł. ujrzał górskiego rozciągniętego na łóżku. Stał tak chwilę, jakby wrósł w podłogę. Przewluczył tylko swe spojrzenia od szumskiej do trupa. Tu zagrzązł głębiej przez chwilę. Oderwał z trudem oczy od twarzy zmarłego, która przemocą zdawała się do siebie wzrok jego przykuwać, a potem podszedł do Szumski, schwycił ją za rękę. Skąd się tu wzięłaś? syknął. A ty skąd? słyszał głuchy, szyderczy śmiech, a zimne, twarde oczy zgiwali się obcy i wrogie wzdłuż niego. Spojrzał na nią, jakby chciał ją wzrokiem swym spierunować. Ścisnął jej rękę tak silnie, że z bólu syknęła. – Wyjdź stąd natychmiast! – szatnęła ręką. Wyrwała się z żelaznego uścisku. – Precz ty stąd, bo zacznę na cel głos krzyczeć. cały dom zwolam! – zląkł się. Twarz jego skurczyła się, ręce drżali, usta się otwierali i znowu niepomiernie zaciskali w cieniutkim, wąskim pasku. A w oczach zmagali się pragnienia zemsty i bezsila. Dzikie zwierzęce bliski jarzyły się w tych dyszących oczach. <śmiała>, Śmiała się cicho i bliżej jeszcze podeszła ku niemu. Teraz się ciebie nie boję, no, no. Ciśnij piorunem, zabrakło ci ich. Spróbuj mnie teraz sponiewierać. Rzuć mnie teraz o ziemię straty i wepchnij mnie gdzieś w kąt. Spróbuj że teraz, bohaterze, tu, tu! On, pokazała na górskiego. On umarł, on trup. On nie mógłby się za mną ująć, a ty, marny tchórzu, wobec trupa odważyłbyś się mnie dotknąć? Wariatko, wściekła, nie rozumiesz, że tu za chwilę policja nadejdzie? Syczał z wściekłością, który już pohamować nie mógł. Oparła się o ścianę i przypatrywała mu się z szyderczą ciekawością. — Coś ty taki rozjuszony. Ach, jak paskudnie, jak obrzydliwie teraz wyglądasz, jak jakiś dziki, rozbestwiony zwierz. Spojrzyj tam na niego, patrz, jaki on piękny, spojrzyj na jego uśmiech. Czem ty jesteś wobec niego? Jakimś jadowitym, obrzydliwym padalcem, oślizgłym plazem, który się kurczy i skręca w marnej, złej niemocy, gdy się go stopą nastąpi. — Milcz! — Syk jego zdawał się mieć moc piekielnego wrzasku, i istotnie zdawało mu się, że wrzasnął, bo nagle się przeląkł i obejrzał trwożnie za siebie. Nie zważala na niego. Siadła na krawędzi łóżka, pochyliła się nad trupem, patrzyła długo w zastygłą, uśmiechniętą twarz Górskiego i nagle odwróciła się do Bieleckiego. Stał jak wryty, z twarzy jego ściekał zimny pot. Na cóż ty jeszcze czekasz? Bo już się o policję! Po co to głupie klamstwo? O jego manuskrypty ci chodzi. Tam są. Wszystko przed śmiercią uporządkował. To wszystko tobie w spuściźnie zostawił. Bielecki nie patrzył na nią. Oczy jego latale, jakby szukali jakiegoś punktu oparcia. Nagle wyprężył się, odetchnął. No widzisz, widzisz. Już teraz po ludzku wyglądasz. To teraz nie trać czasu, może rzeczywiście niedługo przyjść policja. Za godzinę dom się rozbudzi, potem wszystko opieczętują i wszystko przepadnie. Patrzył na nią teraz z takim natężeniem, że oczy krwią mu nabiegli. Chciałbyś mnie do dna przeniknąć. Chciałbyś teraz duszę ze mnie wyciągnąć. Daremny wysiłek, nie potrzebujesz się mnie lękać. Ja nierozerwalnie z tobą spętana, zerwala się. Ja ci nawet będę pomocną. Podeszła ku niemu kocim ruchem. Patrz, już umarł. I we mnie umarł przed chwilą, zanim przyszedłeś. Coś we mnie umarło. To on, on. No nie patrz na mnie tak błędnie. Ja teraz prawdę mówię. Prysl doszczętnie urok, jaki on na mnie rzucił. Śmierć jego wyzwoliła mnie spod jego mocy. I znowu do ciebie przynależę, ty mój słodki szatanie. Tylko już przestałam być twoją niewolnicą. Tobie pozostawił swoje manuskrypta, byś mógł panować nad ludźmi, a mnie... Zrobił twoją panią, rozumiesz? Bielek wydężył wszystkie siły swej duszy, by pochwycić oś, naokoło której jej mózg w nagłym, niepojętym jeszcze dla niego przewrocie, wirował, ale nie był w stanie pojąć. Widział tylko przed sobą jakąś całkiem mu nieznaną kobietę. Czuł tylko, że panowanie jego nad nią się skończyło, że coś mu się z ręki wymknęło, że to, co tak silnie w ręku trzymał, Wyśliznęło się z jego mocy niepojętym dla niego cudem. Widzisz, tak mi się podobasz. Spokorniałeś. tak, tak. Teraz przestałam być Twoją niewolnicą. Twoją panią jestem. Ten wielki król. Spojrzała na Górskiego, urwała i odruchowo przywarła do Bieleckiego. Patrz, jak on się śmieje. Bielecki nie mógł oczu oderwać od Górskiego. Twarz trupa wyraźnie się śmiala dzikiem szyderstwem, jakąś piekielną pogardą. Śpieszmy się, szepnął, ty idziesz pierwsza. Nie, nie, poczekaj. Skradał się na palcach do drzwi, otworzył je z niezmierną przezornością, bo lękał się, by nie skrzypnęły, wyciągnął z sieni przygotowaną tam torbę ręczną, wpakował w nią z gorączkowym pośpiechem wszystkie papiery leżące na biurku. Śledziła z zimną ciekawością każdy jego ruch, z pogardą patrzyła na jego pośpiech. Myślałam, żeś ty mocniejszy. Co tak drżysz? Co się tak trzęsiesz? Przecież to wszystko twoje. Przed śmiercią mówił mi, że tobie to wszystko darował. I pozwól, tu jest jego list pisany do policji, to bardzo ważne. Zostaw to na stole, tu, na samym wierzchu, by było widoczne. O tak! Odwróciła się od niego, siadła znowu na łóżku przy zmarłym. Zdawało się, że całkiem o Bieleckim zapomniela. Ujęła głowę w obie ręce i patrzyła przed się, nic nie widząc. Bielecki ochlonął. I wzgardliwe słowa, których by nigdy przedtem nie ośmieliła mu się powiedzieć, oprzytomnili go zupełnie. Spojrzał na nią z tłumioną złością. Słuchaj! syknął. Dosyć komedii. Nie przybieraj wobec mnie tego tonu, bo to by ci na dobry wyjść nie mogło. Teraz ja jestem panią, zrozum to. A teraz nie czas na jalowe gadanie. Wyjdź ty stąd czem prędzej. Ja tu chwilę pozostanę, jak twoja ariergard. No, podniosła głowę. Na co jeszcze czekać? Na policję? Bielecki szarpnął się i skierował ku drzwiom. Czekaj, że laskę tu zostawię do się kapelusz. Opanuj się, człowieku. podala mu laskę i kapelusz. <śmoglął> ty mocny, silny człowieku. Coś tak nagle zesłał. Obrzucił ją nienawistnym, zlem spojrzeniem. Zgrzytnął zębami. Idź już, idź, ja niedługo przyjdę, jak będę miarkowała, że już możesz się czuć bezpiecznym. Bielecki wyszedł, stąpał na palcach z przebiegłą, chytrą ostrożnością, stanął w korytarzu, nasłuchiwał na wszystkie strony, a potem czuła to, bo słyszeć nie mogła, ześliznął się jak wąż po poręczy schodów na dół.